Dobra, no to zobaczmy, o co chcielibyście zapytać Alana. Jaki jest twój piłkarski idol i klub, któremu kibicujesz? Jak ważny dla ciebie jest doping kibiców podczas meczu? No to piłkarski idol... Od małego idolem moim był Radek Sobolewski, to z polskich zawodników, a teraz może jest takim Yaya Touré, albo może Gerard Piqué z Barcelony, chociaż to nie moja pozycja do końca, ale myślę, że mogę go uznać za swojego idola. A klub, któremu kibicuję, domyślam się, że chodzi o zagraniczną drużynę, także myślę, że można wskazać Barcelonę, chociaż jakimś tam wielkim fanatykiem nie jestem, to właśnie ten klub najbardziej darzy sympatią. A co do dopingu kibiców, no to na pewno jest bardzo ważny. No, każdy by tak odpowiedział, bo to jest normalne i każdy mimo wszystko jakoś zwraca uwagę na to, co się dzieje dookoła niego podczas meczu, na trybunach, czy mimowolnie jakoś ten doping do nas dociera i kiedy jest on pozytywny dla nas, także my wtedy jakby lepiej się czujemy na boisku. Jakie to uczucie wygrać po raz pierwszy w historii polskiej piłki turniej czterech narodów i zapisać się na jej łamach? No na pewno fajna sprawa, bo mimo, że to jest turniej towarzyski, to jeszcze nigdy polska drużyna go nie wygrała, a że te mecze były dość prestiżowe, bo przeciwnicy to między innymi Niemcy czy Włosi, także fajna rzecz i super pamiątka, myślę, bo zawsze jakoś tak będzie się miło do tego wracało i mimo wszystko właśnie jakoś zapisaliśmy się jakimiś tam małymi zgłoskami, myślę. Wszyscy wiemy, jakie znaczenie mają zwycięstwa z Niemcami. Mecz w Wiennie kadry U20 i pokonanie Niemców miało dodatkowy smaczek? Na pewno tak. No, graliśmy dwa mecze z Niemcami. Pierwszy u siebie w Polsce. Szkoda, że nie udało się wygrać, bo to też byłaby fajna sprawa, ale wygrana na ich terenie to myślę, że sprawia jeszcze większą radość, jakby, bo cały stadion, można powiedzieć, prawie cały stadion był przeciwko nam i mecze z Niemcami to naprawdę dla wszystkich Polaków jest wielkie wydarzenie, dlatego pokonanie ich i przy okazji za zapewnienie sobie wtedy pierwszego miejsca już w tym turnieju było wspaniałą sprawą. Co byś zrobił, gdyby gonił cię wściekły pies? Dość ciekawe pytanie, ale ciężko mi na nie odpowiedzieć. Nie mam pojęcia, nigdy jakoś nie spotkałem się z rozwiązaniami na taką sytuację. Także może pozostawimy to bez komentarza pytanie. Alan, gdy byłeś młodszy, w jakim klubie marzyłeś grać? Moim pierwszym marzeniem było występowanie w Wiśle, bo zawsze kibicowałem tej drużynie i utożsamiałem się z nią od małego, dlatego mogę powiedzieć, że to marzenie się spełniło. Jaka jest według ciebie top 3 piłkarzy grających na twojej pozycji w Ekstraklasie? No myślę, że mogę wyróżnić kadrowiczów, bo to oni jakoś tam stanowią o sile właśnie na tej pozycji. Minetti albo Jodłowiec. Myślę, że to będą ci zawodnicy, na których można zwracać uwagę i którym można się przypatrywać. Jaki aspekt swojej gry najbardziej chciałbyś poprawić? Często spotykam się z opiniami i jakby radami, że ta gra ofensywna powinna być jeszcze lepsza u mnie, bo to jest jakiś tam mankament w większym czy mniejszym stopniu, dlatego więcej gry do przodu i lepsza jakość tej gry. Który z polskich sędziów jest najlepszy? No tak od kilku sezonów w głosowaniu i w ankietach wskazuje Tomka Musiała i nie zmieniam zdania. Myślę, że jest to najlepszy sędzia w Ekstraklasie.
Paweł Brożek sprawia wrażenie osoby zamkniętej. Jak to wygląda w szatni? Paweł Brożek, no, na boisku pewnie kibice odbierają go jako właśnie osobę taką zamkniętą i trochę też emocjonalnie podchodzącą bardzo do tego wszystkiego, co się dzieje, ale w szatni jest jak najbardziej, że tak powiem, otwarty i może mogę nawet powiedzieć sympatyczny, bo też jest jedną z tych osób, z tych zawodników, którzy odpowiadają za tą atmosferę u nas i taki Paweł jest u nas w szatni. Kto ma największy potencjał z młodych piłkarzy Wisły? Mam na myśli roczniki 95-97. Największy potencjał... No ostatni Piotrek, że mu zadebiutował w pierwszym składzie, dlatego jakoś nam odpowiedź na to pytanie się sama nasuwa, bo Piotrek no był cały czas najbliżej, myślę, z tej grupy debiutu i jakieś tam regularnej szansy na regularną grę, dlatego można jego wskazać. No, oczywiście jest też dużo ciekawych chłopaków, ale jeśli mam jednego wskazać, to będzie to Piotr. To już wszystkie nadesłane przez Was pytania. Do zobaczenia na R22.